Wyrok uniewinniający w głośnej sprawie łapownictwa w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego ogłosił Suwalski Sąd Rejonowy. Sprawa ciągnęła się już kilka miesięcy. Stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego stracił Henryk G., oskarżony o przyjęcie korzyści materialnych za pomoc przy egzaminie na prawo jazdy. Stanowisko prezesa jednej z firm stracił podejrzany o pośrednictwo Tadeusz K. Sprawa w Suwałkach wskazywała na jej aferowy rozwój. Sąd rejonowy w Suwałkach wyrokiem z 29 stycznia tego roku uniewinnił m.in. oskarżonego Henryka G. i innych od popełnienia zarzucanych czynów. Sąd uznał, że w sprawie brak jest dostatecznych dowodów na to, żeby przypisać winę oskarżonym. Sąd uznał, że zebrane w sprawie materiały zostały zdobyte niezgodnie z prawem i nie są wystarczającym dowodem winy oskarżonych. Wyrok ten nie jest prawomocny. Po ewentualnym zaskarżeniu przez strony będzie rozpoznawać tą sprawę sąd odwoławczy. Czy nieprawomocny wyrok będzie zaskarżony? Tego jeszcze nie wiadomo. W przyszłym tygodniu w trzech suwalskich szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczną się dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów ścisłych. Pieniądze na ich prowadzenie daje Unia Europejska. O unijne pieniądze, blisko 16 milionów złotych rozłożone na 4 lata, na dodatkowe zajęcia postarało się Augustowskie Centrum Edukacyjne. Oprócz niego z projektu Archimedes skorzystają szkoły z trzech województw. My nie patrzyliśmy przez pryzmat korzyści własnych. Naszą korzyścią jest taką jak pozostałe 47 szkół, że uczniowie naszej szkoły także będą realizowali i uczestniczyli w projekcie. I to jest dla nas po prostu radość, ponieważ to było jakby ten początek przygotowania tego projektu, ponieważ szukaliśmy różnych źródeł pomocy i uzyskania wsparcia dla uczniów naszej szkoły. A jak zaczęliśmy czytać wytyczne, konkurs, okazało się, że nie może być to ograniczone wyłącznie do jednej szkoły. W Suwałkach do projektu przystąpiły Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół nr 1, czyli trzecie LO i Zespół nr 2, drugie LO. Najpierw pierwszoklasiści będą mieli w sumie 5 dodatkowych godzin matematyki, fizyki, chemii i biologii. Od września już drugoklasiści będą mieli 8 godzin w kołach naukowych. W wakacje i ferie planowane są obozy naukowe w ośrodkach akademickich. Wszystko po to, by młodzież osiągnęła dobre wyniki na maturze z matematyki, ale też z biologii, chemii i fizyki. No i wybierała dalszą edukację na studiach politechnicznych lub kierunkach ścisłych. W ciągu 4 lat uda się przeprowadzić 3 dodatkowe cykle tego projektu dla uczniów klas pierwszych i drugich. Wszelkie analizy rozwoju rynku pracy, badania, studia po prostu na temat perspektywy nawet do 2020 roku wskazują, że będzie wzrastała rola i znaczenie nauk technicznych, biotechnicznych w życiu, że jeżeli byśmy wzięli właśnie analizy zawodów przyszłości, to biotechnologie, studia inżynierskie są tą grupą, której absolwenci mają największe szanse na znalezienie się na rynku pracy. Dyrektorzy szkół zamierzają powierzyć prowadzenie dodatkowych zajęć swoim nauczycielom. Przekonują, że mają kadrę wykwalifikowanych pedagogów. Podobnie oceniają przedstawiciele władz miasta, które także są stroną podpisanego z Augustowskim Centrum Porozumienia. Państwo dyrektorzy, jak przeczytali warunki umowy, nie mieli ani przez moment wątpliwości, że te stawki, które tam są proponowane nauczycielom, są atrakcyjne. Są po prostu wyższe niż średnie za godzinę nauczycieli, dużo wyższe. I to niemal dwukrotnie wyższe. Nauczycieli nie trzeba więc będzie przekonywać. Pytanie, czy do dodatkowych lekcji chętni będą pierwszo, a po wakacjach także drugoklasiści. W zajęciach będą mogli brać udział uczniowie pozostałych suwalskich szkół ponadgimnazjalnych. I to będzie w rozstrzygnięciach już indywidualnych prowadzonych przez państwa dyrektorów. Jest taka możliwość, ta umowa dopuszcza również uczestnictwo w zajęciach na przykład prowadzonych w zespole szkół nr 2 uczniów innych suwalskich szkół, tylko to będzie się odbywało na zasadzie indywidualnych kontaktów. Na starcie będą to uczniowie tylko i wyłącznie tych trzech placówek. W trakcie, bo to następuje jakby naturalny proces wykruszania się części uczniów, będą również mogliby uczestniczyć uczniowie innych suwalskich szkół. Z tym, że ten trzon generalny to będą uczniowie zespołu szkół nr 2, zespołu szkół nr 1 i zespołu szkół technicznych.
Największą popularnością będzie cieszyć się zapewne matematyka, która w przyszłym roku znów będzie obowiązkowym przedmiotem maturalnym. Ruszył hostel budowany od tylu lat w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Lipniaku niedaleko Suwałk. Uroczystość otwarcia odbyła się w asyście wielu znakomitych gości. Wszystko zaczęło się od przyjęcia przez suwalskie starostwo powiatowe od Wigierskiego Parku Narodowego opuszczonego siedliska pracowników leśnych parku. Powstała możliwość adoptowania obiektu na dawno już planowany ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dosyć długo, po prawie 6 lat, zaczęliśmy w 2003 roku, pierwszy etap zaczęliśmy realizować w maju. W oparciu o przekazane przez Wigierski Park Narodowy obiekty, opuszczone obiekty, siedlisko w zasadzie po pracownikach leśnych tego parku, które zostały zmodernizowane. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Do działającego już ośrodka doszedł niezmiernie potrzebny obiekt – hostel. Rozszerzył on możliwości rehabilitacyjne placówki. Wspólnie ze starostą Szczepanem Ołtakowskim taką decyzję tutaj podjęliśmy, aby ten ośrodek właśnie został rozbudowany, żeby został powiększony. Powiększony i rozbudowany dlatego, że na dzień dzisiejszy i wcześniej istniała ogromna potrzeba właśnie zwiększenia ilości miejsc z tytułu przybywania osób, które tej pomocy potrzebują. Początki, jakie były, wszyscy wiemy. Skromny jeden budyneczek, przerobiony budynek gospodarczy, stodoła, etc., etc. I patrząc na potrzebę tego wszystkiego, no, trzeba było podjąć taką, a nie inną decyzję i taka decyzja została podjęta. W ubiegłym roku był wielki problem w Sejmie z dofinansowaniem z budżetu państwa. Sprawę udało się doprowadzić do końca. Dziś piękny obiekt służyć będzie nie tylko pensjonariuszom. Będą z niego korzystać turyści odwiedzający Suwalszczyznę. Na ponad 7 tysięcy wydawało się bezpowrotnie utraconych książek Suwalskiej Bibliotece imienia Marii Konopnickiej udało się odzyskać już ponad połowę. Akcja windykacyjna trwa. Kilka bibliotek w kraju nawet sądownie odzyskują uporczywie niezwracane przez czytelników książki. Za ich przykładem poszła i Suwalska Biblioteka imienia Marii Konopnickiej. Sytuacja w Suwałkach jest taka, że nam się udaje. Nie wiem dlaczego, może my na wschodzie jesteśmy bardziej otwarci i szczerzy. Jeżeli jest taka sytuacja, to ludzie jednak chcą te książki oddać. I na 7 tysięcy książek, których nam brakuje, ponad 4 tysiące już wróciło i cały czas ta akcja trwa. Utarło się, że jeśli czytelnik przez rok nie zwraca wypożyczonej książki, to najczęściej nie zwraca jej w ogóle. O tłumaczeniach zalegających przed pracownikami biblioteki krążą już całe anegdoty. To są tacy, którzy twardo twierdzą, że nigdy żadnego upomnienia z biblioteki nie dostają. Był taki przykład i to nie jeden, że odnosi pan z awanturą, że nigdy nie dostał upomnienia. Bibliotekarka otwiera książkę, w środku siedzi upomnienie. No i o czym tu więcej mówić na ten temat? Są tacy, którzy też przychodzą i mówią, ja dostałem upomnienie, ale tam zlekceważyłem, odłożyłem. Książka widać popryskana jest, powiedzmy, jakimś tam cementem, czyli gdzieś w trakcie remontu odłożona. Są takie osoby, które tłumaczyły, że przed przeniesieniem filii, bo taka była sytuacja 8 lat temu, że pani bibliotekarka kazała wziąć ile chce się książek, ponieważ będzie przenoszona, to można wziąć więcej. Potem pani może te książki sobie zostawić. W kraju są już przypadki wyroków w sprawach niezwracania wypożyczonych książek. Suwalczanie mają jednak wiele chęci w dobrowolnym uregulowaniu tych spraw, mówi dyrektor Andrzej Chuchnowski. Niektóre biblioteki w kraju podają sami czytelników do sądu. No oczywiście sprawy wygrywają, tylko że to są długie procesy, to się trwa, bo to trzeba znaleźć ludzi. Musi być ktoś z biblioteki, musi być ten obywatel, który jest winien. No i to jednak się wyciąga w czasie. U nas to trochę szybciej się odbywa.
Okazuje się, że akcja zatacza coraz szersze kręgi. Cieszy to pracowników biblioteki i bardzo cieszy potencjalnych czytelników niezwracanych dotąd woluminów. Prawie 2000 zdarzeń w ciągu minionego roku obsługiwali suwalscy strażacy. Ich liczba wzrosła o ponad 48% w porównaniu do roku 2007. Strażacy podsumowali 2008 rok. Statystyka nieubłaganie wskazuje, że przez cały ubiegły rok suwalscy strażacy nie mieli za dużo czasu na wypoczynek. Średnio co 5 godzin ekipy strażackie wyjeżdżały do zdarzeń w naszym rejonie. W roku ubiegłym zastępy wyjeżdżały średnio co 5 godzin do różnego rodzaju zagrożeń, a w sumie tych zagrożeń na terenie powiatu odnotowaliśmy aż 1858 i w odniesieniu do roku 2007 tych interwencji było o ponad 500 więcej. I wśród tych interwencji odnotowaliśmy 1366 miejscowych zagrożeń, 499 pożarów i 23 alarmy fałszywe. Generalnie w roku ubiegłym było więcej miejscowych zagrożeń, pożarów, a także alarmów fałszywych niż w latach poprzednich. Też tutaj chcę podkreślić, że w latach poprzednich największa ilość interwencji, której strażacy byli zaangażowani, wynosiła 1415, w tym roku 1858. Na konferencji prasowej zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, brygadier Dariusz Siwicki, przedstawił wyniki pracy suwalskich strażaków za 2008 rok. To był bardzo pracowity rok. Ilość zdarzeń, w których uczestniczyli strażacy, wzrosła prawie o połowę w porównaniu z rokiem poprzednim. Takiego wzrostu ilości zdarzeń nie odnotowała żadna jednostka Straży Pożarnej w naszym województwie. Nasza komenda w roku ubiegłym odnotowała największy wzrost ilości wyjazdów na terenie województwa podlaskiego, gdyż w pozostałych komendach wzrost wyjazdów nastąpił w granicach od 20 do 70. U nas aż 559 było takich zdarzeń więcej. Dziś strażacy nie kojarzą się jedynie z pożarami. To przede wszystkim wypadki drogowe. Coraz więcej przejeżdża czy też przemieszcza się samochodów, a to głównie wynika z tego ruchu tranzytowego i przez ubiegły cały rok ponad 1 milion 800 tysięcy tirów przejechało, ponad 1 milion 200 tysięcy samochodów osobowych, ponad 31 tysięcy autokarów, no i prawie 5 milionów osób. To też te ilości tych samochodów, które się przemieszczają, mają wpływ na ilość wypadków drogowych. Na szczęście w roku ubiegłym na terenie powiatu w wypadkach drogowych odnotowaliśmy spadek ilości ofiar, 12 było, w roku 2007 było 17, ale niestety w pożarach natomiast w roku ubiegłym 3 ofiary odnotowaliśmy, a w latach poprzednich takich ofiar było najwyżej 1-2. Strażaków brakuje, a przez gęste sito komisji i szkoleń do trudnej służby wstępuje niewielu. Kolejny nabór już niedługo. W lutym będziemy ogłaszali, ponieważ kurs podstawowy na strażaka Państwowej Straży Pożarnej będzie w miesiącu kwietniu. W związku z tym trzeba będzie tą już procedurę związaną z naborem uruchomić już w miesiącu lutym, ponieważ taki kandydat musi przejść sprawdzian sprawności fizycznej, natomiast później musi przejść badania w Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku. No i w latach poprzednich było tak, że na 10 kandydatów praktycznie 1-2 dostawało się, przechodziło pomyślnie badania i dostawało się do służby Państwowej Straży Pożarnej. Jest jeszcze szansa, by zastanowić się nad wyborem zawodu, a może zostać strażakiem, choć to wcale nie jest takie proste. Jedna z kamienic przy ulicy Warińskiego zostanie przesunięta, a druga rozebrana. Na wykonanie tych prac miasto nie ma jednak teraz pieniędzy. Pomysły na poszerzenie odcinka jednokierunkowej ulicy Warińskiego przy skrzyżowaniu Znoniewicza istnieją od ładnych paru lat.
Dalszy los trzech znajdujących się tam kamienic poruszony został na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Prywatna posesja Walizkiego 2A, ta ozdoba. Tam jest mały metraż, mieszka chyba pan Wacław Pajewski. To jest tak, takie ładne jest. Następna jest budynek Walińskiego 4, co będzie z nimi, i Walińskiego 6. Zdaniem prezydenta Józefa Gajewskiego budynek 2A wymaga uporządkowania przez prywatnego właściciela. Komunalny obiekt przy Walińskiego 6 przeznaczony jest do rozbiórki. Z powierzchni ziemi miała też zniknąć kamienica przy Walińskiego 4, ale konserwator umieścił ją w rejestrze zabytków. Władze miasta planują więc przenieść zabytek w głąb ulicy. Na razie nie wiadomo, jak technicznie miałoby to wyglądać, na czym polegać przeniesienie czy też przesunięcie kamienicy. Zapewne zostanie ona rozebrana i odbudowana z tych samych materiałów w oddalonym od jezdni miejscu. Wiadomo tylko, że prace przy Walińskiego rozpoczną się najwcześniej za 3 albo 4 lata. W środę wieczorem w Mariampolu Wigry przegrały 1-3 z Wetrą Wilno. Na sparing z czwartą drużyną litewskiej ekstraklasy bardzo przetrzebione kontuzjami Wigry pojechały osłabione brakiem Andrzeja Niewulisa i Kamila Lauryna. W pamięci miały dodatkowo ostatnią klęskę 0-6 z Widzewem i zanosiło się na kolejną dotkliwą porażkę. Bo zespół Wetry od początku spotkania w ciągu 8 minut zdobył 2 bramki. Na szczęście potem podopieczni Zbigniewa Kaczmarka grali już tylko lepiej. Podjęli walkę, chcieli zrobić prezent swojemu kapitanowi Tomaszowi Bajce, który obchodził właśnie 24 urodziny. Kontaktowy gol padł w 32 minucie. Bardzo aktywny rozgrywający Piotr Rybkiewicz idealnie dograł do Łukasza Stasiaka, a blisko dwumetrowy napastnik nie dał szans bramkarzowi Wetr. Zaraz Wigry mogły wyrównać, ale popychany przed polem karnym Sławomir Kleczkowski nie mógł skutecznie wykończyć tej akcji. Na 3-1 wynik spotkania Wetra ustaliła jeszcze w pierwszej połowie. Barzej Barwicki, który bronił w wyjściowym składzie, nie miał nic do powiedzenia. Straciliśmy dzisiaj bramki po głupich indywidualnych błędach, ale myślę, że cały mecz wyglądał bardzo pozytywnie z naszej strony, bardzo ambitnie graliśmy. Tutaj ja nie tylko się dwoiłem, ale i moi koledzy tutaj dużo biegali, czyli chcieliśmy troszeczkę zatrzeć te złe wrażenie po Widzewiu. I w pewnym sensie to się udało. Zadowolenie ze starcia z silnym rywalem byłoby pełniejsze, gdyby suwalczani wykazali się większą skutecznością. Niezłe okazje marnowali Maciej Makuszewski, Piotr Rybkiewicz i Łukasz Stasiak. Musimy się trochę poprawić, kilka tam szczegółów. Trener właśnie o tym wspominał, w przerwie nam mówił, że troszeczkę jest źle z tyłu. W drugiej połowie trochę poprawiliśmy, no i chyba to lepiej wyglądało. Piłkarze Wigier niedługo wrócą do pełnowymiarowej hali w Mariampolu. 21 lutego ich rywalem będzie FBK Kowno, który w eliminacjach do Ligi Mistrzów pokonał Glasgow Rangers.